Dzień dobry panu. Czy mógłby pan się przedstawić? Lachiewicz Kazimierz, członek 27 Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej, a następnie 3 Dywizji Pomorskiej, 8 Pułk. Pochodzi pan z Wołynia, tak? Z Wołynia, tak jest. Wólka Sadowska. To jest tam miejsce, gdzie pan się urodził i spędził swoje dzieciństwo. Tak, to była nieduża wieś. Było gdzieś 255 osób tylko, 60 gospodarstw było. Z tym, że wioska to była sami Polacy. Można powiedzieć, wioska samowystarczalna. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie, to tam i stolarze, i szewcy byli, i krawcy, i kowale. I młodzież była też zorganizowana. Urodził się pan w roku? 1923. 5 czerwca. 5 czerwca 1923 rok. Jak wyglądało pana dzieciństwo na Wołyniu? Rozumiem, że miał pan rodziców, rodzeństwo. Tak. Jestem 10. z rodzeństwa. Czyli taka duża rodzina była. Tak. A czy coś... Z tym, że wszyscy już tamcie starsi nie żyją, ja najmłodszy byłem. A czy coś o rodzicach? Mama pracowała, tato też pracował. Czym się zajmowali rodzice? To było gospodarstwo rolne. Tak. Jeżeli chodzi o ojca, to hodowlą konie zajmował się i takie wiejski, drobny przemysł był, bo samowystarczalny. Produkcja była tego przerób właściwie. Prosa, jaglana kasza była. Jęczmienna, gryczana. I to przyjeżdżali gospodarze i sobie w ramach usług właśnie robili te wszystkie produkty. A czy były, bo pan jest żołnierzem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty, czy były w rodzinie wcześniej jakieś tradycje wojskowe? Czy tato był może w wojsku, czy ktoś z rodziny był w wojsku? Mój ojciec wojskowym nie był, ale był w wojsku, bo to był zabór rosyjski. I właśnie za cara i wysłany aż na japoński front tamtego. Tam się nabawił reumatyzmu, bo to w ten czas walka była tych Rosjan z Japończykami. Właśnie. A starszy brat ojca, Mikołaj, był po średniej szkole, to od razu jego zabrali do wojska i też jak poszedł, to widocznie, że tam na tym froncie japońskim zginął. Przed wojną chodził pan do szkoły podstawowej, tak? W WC Sadowskiej. Szkoła mieściła się tej pana miejscowości, czy gdzieś trzeba było dalej? To znaczy, tak jak mówiłem na wstępie, że to była wieś mała i tylko czteroklasowa szkoła była. A następnie już trzeba było jechać gdzieś do innej szkoły. I 7-klasową szkołę skończyłem w Torczynie. Torczyn, małe miasteczko tam. I tam idąc do szkoły, to zawsze przechodziłem ponad pomnikiem Lisa Kuli. Tam był właśnie, on zginął. Młody. A jak pan wspomina te czasy dzieciństwa? Czy dzieci były zaangażowane w pracę, pomoc rodzicom na gospodarstwie, czy miały czas na zabawę? No, to zależy, jaka rodzina była, jak się układało, różnie było, ale
Przeważnie to, jak wiem, nasza szkoła organizowała zawsze jakieś wycieczki, wakacje i w ciągu roku też wyjeżdżały dzieciaki. Ja między innymi, będąc jeszcze w szkole, to byłem i w Zakopanem, i we Lwowie byłem w ten czas. I na, tu na Pomorzu byłem tego, jak się Gdynia budowała ta. Także... A czy były w szkole jakieś organizacje proobronne dla młodzieży, gdzie młodzież mogła uczyć się strzelać? Był Związek Strzelec taki, czy to też funkcjonowało na Wołyniu tam u pana? W naszej wiosce było tych organizacji wojskowych kilka. To znaczy, ci, co wcześniej skończyli już służbę wojskową, to rezerwiści byli, to była taka grupa. Później był strzelec, to zawsze zbiórki były w niedzielę, tak po nabożeństwie. No i krakusie. Ja między innymi, mając 16 lat, za zezwoleniem, bo to trzeba było mieć zezwolenie od kierownika szkoły, żeby uczestniczyć w takiej organizacji. No właśnie. I jeździłem i między innymi brałem udział nawet w zawodach. To konno. Każdy musiał mieć własnego konia, no i ekwipunek. A krakusi mieli znowu kontakt z 19. pułkiem ułanów. Szwadron zapasowy we Włodzimierzu stał. We Włodzimierzu Wołyńskim, tak? Tak, no bo sam pułk to był w Ostrogu. Ostrogu nad Choryniem. Proszę? Ostrogu nad Choryniem. Tak, tak. Panie Kazimierzu, chodził pan do szkoły. Czy może pan powiedzieć, jakie narodowości znajdowały się w obrębie pana wsi, w okolicznych wsiach? Czy to byli tylko Polacy, czy też była narodowość ukraińska, Żydzi, Czesi? Kto tam funkcjonował? To znaczy, najbliżej naszej wioski to był Grabowiec. To byli sami Polacy. Jasionówka z kolei, można powiedzieć, większość było Polaków. Większość Polaków. No, Dmitrówka, to tam i była kolonia niemiecka, Ukraińcy byli i Polaków było tego. Także Polacy tam w mniejszości z kolei byli. No, z kolei Zatórce, to jest na trasie Łódzk-Włodzimierz, to była dość duża wioska. No to tam w większości byli Ukraińcy. Czy chodząc do szkoły też miał pan kolegów Ukraińców, Żydów? Czy to były szkoły takie wielonarodowościowe, czy klasy były jakoś dzielone? Czy razem nie. Uczyliście? Razem w piłkę graliśmy. Nie było różnicy. A lekcje katechezy, czy to były, rozumiem, że były oddzielne, tak? Lekcje religii, katechezy były, nie uczestniczyły. Tak, to tak, prawosławni tak, byli, tak? Ukraińcy, tak? Z tym, że ja chodziłem w Torczynie, to tam i z kolonii niemieckiej dojeżdżali do siódmej klasy. Bo to. I tego. No i miejscowi tam wiem, że sporo Żydów było też, mieszkali. Nawet koleżankę miałem, jej ojciec prowadził młyn. A imię pan pamięta, koleżanki? Dobrze. Wiem, że nazwisko Bułki. Bułki. Mam takie pytanie. I Ukrainka też chodziła razem, odrabialiśmy lekcje. Jeżeli klasy były takie wielonarodowe, czy były na tym tle jakieś nieporozumienia? Zdarzały się.
No, wiem, że tylko 1 maja to tam takie były niesnaski, bo niektórzy wywieszali ten czas czerwony sztandary. Mówimy o społeczności pochodzenia żydowskiego. Komunisty. Tak. Ale nie tylko, ale i Ukraińcy, Ukraińcy też. Byli też. Rozumiem. Czy rozumiem, że czas pana młodości, dzieciństwa to był taki beztroski, nie było jakichś tam rzeczy, tak, które mogłyby się tam jakoś negatywnie w pamięci zostać, do momentu wybuchu II wojny światowej, czyli 1 września. Czy pamięta pan ten pierwszy dzień, mógłby pan w kilku słowach opisać, jak się pan dowiedział o wybuchu wojny i no, jaka panowała atmosfera w pana domu i w okolicy? No przede wszystkim, to już nie pamiętam na ile tam, czy to 2 tygodnie, czy więcej, trzeba było sprzęt ten wojskowy, jak u Krakusi, trzeba było zdać. To już wiadomo było, że już coś jest w napięciu takim. No i to tak raptem nie ma, bo mieliśmy takie radio, ale to na taki mikrofon. Na słuchawkę. Tak, takie odbierało się na słuchawki tylko tego. I w ten czas ogłoszony został. Była wyczuwalna ta atmosfera i mobilizacja. Czy też mobilizacja była w pana rejonie? Już tak. Poszli do wojska. Ktoś z rodziny został zmobilizowany? Brat mój starszy. Starszy brat. Tak. I trafił do jakiego? Do jakiej jednostki trafił w wyniku mobilizacji? 27 pułk artylerii w Włodzimierzu. We Włodzimierzu, tak. Tak. Pan był jeszcze za młody wtedy, żeby... No jeszcze tak, oczywiście. A tato nie był zmobilizowany, tato nie trafił? Nie, już był starszy. Już starszy. Gość tak. Już. Mhm. Także już nie podlegał. Czy 1 września, jak usłyszeliście? No i oczywiście zaraz pobór tych do wojska żołnierzy i konie zabierali, bo wiadomo, że w ten czas, że nie było jeszcze tej mechanizacji takiej, tych samochodów czy ciągników tego, tylko wszystko to, artyleria to była konna. I tato też musiał jakieś konie oddać w ramach mobilizacji? Tak. Chodzi mi o ten pierwszy dzień, rozumiem, że zaczął się komunikatem. Pan się dowiedział z tego radio na słuchawkę, czy tato po prostu powiedział, słuchajcie, jest wojna, wszystko już teraz będzie inne. Jak pan, pamięta pan ten moment, gdzie dotarła do pana wiadomość, że wojna, czy raczej nikt nie zdawał sobie sprawy do momentu, kiedy się nie pojawiły obce wojska? No, już każdy żył już takim tego, bo przecież to krótki okres był po pierwszej wojnie światowej. Także wszyscy pamiętali, że wojna nic dobrego nie przynosi. I spodziewali się, tak? Tak, co tego. Tym bardziej, że już postęp, jeżeli chodzi o wojsko, to już postęp był większy. No może jedno, że w Polsce liczyli jeszcze na tą kawalerię, a już te nasze sąsiednie państwa już więcej na mechanizację. Także różnica. Czy szkoła była zamknięta, czy pan jeszcze szedł do szkoły 1 września? Nie, poszliśmy do szkoły, tak? I do którego dnia szkoła była otwarta? To może to jest złe pytanie. Kiedy pojawiły się jakiekolwiek obce wojska? Zobaczył pan tego wroga? No, u nas to
krótko chyba, bo po trzech dniach już. Kto to był? Kto to przyjechał? No... Czy to byli Niemcy, zaraz, czy Sowieci? Zaraz, żeby tu nie pomylić. Bo raz ci wchodzili, raz ci, na zmianę, tak? Niemcy jednak. Niemcy. Czy jakieś samoloty wcześniej rozpoznawcze, tak. Bombardowania, coś się działo? Tak, oczywiście. A jak pan opisze działanie polskiego wojska? Czy to było jakoś zorganizowane, czy panował jednak chaos i... Sytuacja jest taka, że można powiedzieć, że my byliśmy prawie na uboczu, bo ciąg był przy tych liniach głównych, gdzie szosy, gdzie lepsza droga. A my byliśmy, nasza wieś, tak między lasami, tak to był, część lasów była prywatnych, a to reszta państwowa. I tak mieszkaliśmy na uboczu, także my, można powiedzieć, że tak mocno nie odczuliśmy tego. Wrócę do tego pytania odnośnie szkoły. Do którego momentu pan chodził do szkoły? Czyli szkoły były czynne? Czy to przez rok, przez dwa? No dobrze. Panie Kazimierzu, wybuchła wojna. Zostajemy. Wybuchła wojna, pojawiło się wojsko niemieckie. Czy to miało jakiś negatywny wpływ na wasze życie? Były jakieś aresztowania, łapanki? Co złego się wydarzyło, jak tylko pojawili się Niemcy? Całe szczęście, że to sami Polacy mieszkali. I tak jak mówię, wieś była dobrze zorganizowana. Życi wszyscy byli i tam, jak to mówią, wszyscy za jednego, a jeden za wszystkie. Wzajemna pomoc. Tak. Mhm. Także bardzo w dobrym miejscu mieszkaliśmy i bardzo szczęśliwie. A jak zachowywały się inne narodowości w momencie, gdy pojawiły się wojska niemieckie? No to już tak wiadomo, już ten czas takie odczucie było, naprężenie, że jednak... Czy mógłby pan poświadczyć, że społeczność żydowska witała na przykład wojska sowieckie transparentami lub społeczność narodowo żydowska niemieckie wojska jakoś tam specjalnie hołubiła? Czy no, wyczuć było jakąś sympatię do naszego... Szczególnie... Ukraińcy witali, bo nawet bramy robili. A jak ta brama wyglądała? Może pan opisać, jak to mogło mniej więcej wyglądać? No, z takich, że tak powiem, drewniana i kwiatami upiększana. A jakieś symbole, portrety, cokolwiek też tam było przywieszone, czy jakieś napisy może pan kojarzy? Napisy były jakieś tam, ale teraz sobie nie przypominam tego. Dobrze. Rozpoczęła się ta wojna. Wiadomo, że w październiku niestety kampania wrześniowa się kończyła. Czy widział pan polskich żołnierzy wycofujących się? Jak wyglądali? Czy to były jakieś zorganizowane oddziały? Widział pan polskie wojsko, które już, że powiem, zmaltretowane tymi działaniami wojennymi? Oczywiście. Sytuacja była taka, że my jako młodzi to braliśmy i chleb, i mleko i wynosiliśmy na ten, to od nas było ponad 3 km do tego traktu Łódzk-Włodzimierz i wynosiliśmy żołnierzom. Taka pomoc była. A z kolei, jeżeli chodzi o brata mojego, bo on w ten czas był właśnie ze swoją jednostką pod Lwowem,
i wycofywali się, to oczywiście napadali. No, gdzie tam pojedynczy jakiś żołnierz był, to Ukraińcy napadali i obrabowali ze wszystkiego. Jeżeli się bronił, to za, nawet... Brat opowiadał o takim fakcie, że podczas przemieszczania, wycofywania się, to dodatkowo mieli kolejnego przeciwnika, czyli Ukraińcy tak. Korzystali z tej, że Wojsko Polskie jest osłabione, czy w zaniżonych stanach, można było ich ugrabić, zabrać buty, cokolwiek. Takie sytuacje miały miejsce. Brat panu opowiadał o tym, tak? Tak, tak, oczywiście. No i do nas dwóch oficerów razem z bratem przyszli, no i... A brat jaki stopień miał? Plutonowy. Pod oficerem był, tak? Tak, tak. No on nie był zawodowym żołnierzem. Z tym, że on miał takie przygotowanie wojskowe odpowiednie, bo to przydawało się w artylerii konnej, bo weterynarii próbował uczyć się tego, tylko że to było przerwane mu tego, także. A no, jak przyjechał brat z tymi dwoma oficerami, kolegami, musieli jakoś to komentować, że tutaj no, razem mieszkamy na innym terenie z Ukraińcami i oni nagle na nas napadają, czy jakieś wnioski. Wtedy były usuwane, że coś się złego zadziało na Wołyniu, no, że ci Polacy mają kilku wrogów, nie jednego, czy tam dwóch. No tak, no dyskusje były na ten temat. Im zależało jak najprędzej, żeby dobrnąć do domu. Do domu. No czyli i... brat został w domu, a tych dwóch panów, kolegów, tak. A broń, mundury, co się z tym stało? No, broń ich rozbroili już, te oddziały, które wkroczyły, te sowieckie, tam, rosyjskie. Zakończyła się dla nas nieszczęśliwie kampania wrześniowa. Żołnierze, tym, którym udało się dotrzeć do domu, to dotarli. Ci, którzy zostali pojmani i przetrzymywani w obozach jenieckich, po jakimś czasie też mogli wrócić, bo były takie sytuacje, że mogli wracać do domu. Co dalej się działo, panie Kazimierzu? Czy dalej wszyscy zajmowali się swoją pracą? Oczywiście Niemcy byli na miejscu, kontrolowali wszystko. Czy już dały się wyczuć jakieś takie pierwsze objawy powstawania jakiejś konspiracji, próby tworzenia jakiegoś oporu? No bo wiadomo, że nikt nie mógł się pogodzić z obecną sytuacją. No wiem, chodzi mi o powstanie państwa podziemnego, czy tam w pana rejonie, Bulka Sadowska, okolice tam właśnie Włodzimierz, Łódź, czy już gdzieś coś, ktoś rozmawiał, się spotykał, może gdzieś jakaś broń była już organizowana? No już wiem, że jak odchodzili ci dwaj oficerowie, to my, że spotkamy się, że jeszcze spotkamy się, żegnaliście i tego. No tak, tak, no przecież do nas przyjechał Rumel. Razem ze swoją żoną zamieszkali. Już w ten czas był wydawany takie biuletyn informacje tygodnia, czy jakoś tak dość, że taka gazetka dla podniesienia duchu w narodzie. A wracając do postaci W naszej wiosce z kolei zbierała się młodzież wieczorami. Pieśni te patriotyczne śpiewali tego, żeby jakoś... Podtrzymać tego ducha narodowego. Narodowego. A wspomniał pan postać, bardzo znaną postać Zygmunta Rumla, jeśli chodzi o polskie podziemie na Wołyniu. Skąd ta znajomość? Co on tam robił, że przyjechał? Skąd się znaliście? Z Zygmuntem Rumlem. Jak on trafił do was do domu? Sytuacja była taka, że właśnie ta organizacja chłopska
była taka samopomoc tak chłopska. Kazimierz Banach, kto prowadzi Bon, był starostą na tego. Na bataliony chłopskie, tak? Tak, tak, tak. Tak. No i jeżeli chodzi o Banacha, to on po linii administracyjnej zaczął działać. Natomiast jeżeli chodzi o Rumla, on z kolei to był porucznik. To on trochę tą młodzież organizowała, że w razie potrzeby, żeby można było tego ruszyć. A jak trafił do pana do domu? Ze względu na pańskiego brata, że może tam jakieś kontakty wojskowe? Jak trafił do was do domu? No, oni mieli połączenie, bo przecież z tego szwadronu zapasowego 19 przyjeżdżali instruktorzy do Krakusów tego. I także z kolei Banach prowadził tą szkołę ludową. To znaczy, to nie była wyższa szkoła jakaś tego, ale przygotowywali tych, którzy kończyli siódmą klasę, przygotowywali do życia samodzielnego. To znaczy w rolnictwie, między innymi, żeby można było posługiwać się też jako w administracji, czy podanie napisać, czy coś z tego, przeszkolenie. A z kolei szwagier mój, najstarszej siostry, mąż, był nauczycielem i on był zżyty z Banachem, bo po linii tej szkolnej. Także łączność była. A jakby pan mógł opisać postać Zygmunta Rumla tak w kilku słowach, jakby pan zapamiętał jego osobę? No to był bardzo, bardzo elegancki człowiek. Higienie szczególnie utrzymywał i z kolei gimnastykował się, sport jego interesował i gimnastykował się. Także można powiedzieć, że to był człowiek wszechstronny. Przyjechał, jak miał trochę czasu, to u nas w gospodarstwie pomagał. A czy miał pan styczność z jego twórczością? Bo wiem, że był poetą. Tak, oczywiście. Czy może była próba, deklamował, chwalił się swoją twórczością, proszono go o jakieś recytację wiersza jakiegoś? Wieczorami, jak był tego przecież, bo to taki zespół zorganizowany był i ten biuletyn pisali i rozwoziliśmy. Ja byłem też bo to część powiatu łódzkiego, część włodzimierskiego i chorochowskie. No i trzeba było później te gazetki rozwieść. Czyli konspiracja już była taka dosyć zaawansowana, działała w formie na razie takiej organizacji prasy podziemnej, spotkań, instruktorów. Czy już jakieś szkolenia pierwsze się odbywały, gromadzenie broni, organizowanie magazynów? Nieoficjalnie. Nieoficjalnie. Nieoficjalnie wiadomo, to wszystko było w konspiracji, tak. Ale już coś się działo. Tak, już tak. Pan dostrzegał pewne ruchy, spotykano się wieczorami, rozmawiano dużo, planowano, już ta organizacja powoli. Ale wiem, że Wołyń był troszeczkę osamotniony, jeśli chodzi o polskie państwo podziemne, szczególnie o struktury ZWZ. Powstanie Armii Krajowej, to też wszystko się dużo później na Wołyniu odbywało. Można powiedzieć, że powstawała z nicości. Każdy, który... To nie był pobór, to wszystko byli ochotnicy.
ochotnice. Z tym, że to trzeba nawiązać do tego, co właśnie ta organizacja samopomocy chłopskiej uważała, że bronić się to każda wieś powinna we własnym zakresie tego. Natomiast inne były znowu kierunki stricte jednostek wojskowych, że jednak trzeba organizować większe jednostki w razie czego, żeby jedni drugim mogli wspomagać tego. Panie Kazimierzu, czy w okresie od 39, 1 września do tragicznego 43, czy słyszał Pan lub widział Pan jakiekolwiek sytuacje na tle narodowościowym między Polakami a Ukraińcami? Czy były już jakieś problemowe sytuacje? Były. Do tego momentu. Były. U nas, jak ja mówię, nasza wieś jakoś tak szczęśliwie była położona, że nie, ale już słyszeliśmy, że już zatarli. Pojedyncze przypadki trafiały się, czy morderstw, zabójstw, napadów. Czy widział Pan organizującą się podziemie ukraińskie? Czy widział? Czy było to widać? Tak jest. Tak. A jak wyglądały urzędy, sprawy, bo wiem, że Polaków z tych urzędów wycofywano, przejmowali Ukraińcy w urzędach, tak? Stanowiska. Oczywiście. Tworzona była policja ukraińska. Jaki to był stosunek Ukraińców? Zmienił się diametralnie, czy jednak dalej jakaś tam przyjaźń była między narodami? Jeżeli chodzi o administrację państwową, to od razu przejmowali opaski. Nakładali na... Jakie te opaski były? Jak to wyglądały te opaski? No czerwone. Czerwone opaski. Tak, czerwone opaski. A policja ukraińska jak wyglądała? Bo wiadomo, a właśnie, czy jeszcze funkcjonowała polska policja granatowa w tym czasie? Czy byli jeszcze polscy policjanci, czy już zostało to zlikwidowane? Nie, no już nie, bo to już we wózkie były na tego, już to wszystko było na liście. Okazuje się, że to Ukraińcy i ta administracja ukraińska już wcześniej sporządzali listy, żeby kto jest takie odpowiednie do zorganizowania obrony czy coś tego, to już na listę, żeby ich wywieźć. Czyli polska inteligencja, żołnierze, bardzo wartościowe osoby znajdowały się na listach i zostały wywożone w 1939-1940 roku na Syberię. Z Pana wsi dużo osób zostało zabranych w ten sposób? Z naszej nie, bo my byliśmy sami Polacy i nie było komu zrobić listy. Aha, czyli zachowali się. Ale z innych wsi okolicznych? Tak, oczywiście. Przyjeżdżała policja, milicja czy tam policja, zabierała i... To znaczy, to przeważnie te ruskie wojsko przyjeżdżało i to w nocy, pukali. Także każdy siedział w napięciu, że może jego to czekać, bo nigdy nie zawiadamiali wcześniej, że jego wywiozą. A pan, do pana domu też takie naloty były, że ktoś pukał w nocy kolbą karabinu? Nie było takich nalotów? Nie. Panie Kazimierzu, jest ten okres taki właśnie przygotowawczy. W 42, 14 stycznia formuje się Armia Krajowa. Późno dociera na Wołyń. Pana brat jest zaangażowany w konspirację, tak? Tak. Czy pan też zostaje automatycznie też wciągnięty? Od którego momentu pan jest żołnierzem Armii Krajowej? To znaczy, jak tylko przyjechał Rumel na tego, to już od razu cała nasza rodzina. A czy już został stworzony jakiś oddział i czy miał ją on jakąś nazwę swoją? Nie. Jeszcze to było bez nazwy. Bez nazwy. I głównym dowodzącym
pana oddziału, czyli ten samoobrony, czy już potem już Armii Krajowej, był Zygmunt Rumel, tak? W stopniu porucznika, a potem chyba kapitana. To znaczy, to nie można nazwać, że to już armia, że już było to samoobrona była. To tylko było początek... Konspiracja, założył tak, konspiracji. Żeby organizować w ramach poszczególnych wiosek, bo sytuacja była taka, że z naszej wioski kilku poszło do armii tej, już oni mobilizowali do wojska rosyjskiego też. Tak. Pod przymusem, pod groźbą zesłania. Tak, tak. Nie było wyboru, trzeba było tak. Być wcielonym do armii sowieckiej. To przecie sołtys był na wsi to takim władza wszystko tego. Każdego znał i... Tak. A panie Kazimierzu, 41 rok, że tak powiem, napaść III Rzeszy na Związek Radziecki. Zapamiętał pan jakoś ten dzień, ten moment, kiedy... No tak, tak, bo to zaraz krótko i... Nie wiem, dwóch, trzech dniach, czterech dniach już byli Niemcy u nas. Już ten... I to był sygnał dla... społeczności ukraińskiej, żeby organizować się, tak? Już wtedy zaczęło wspólnie z Niemcami, z Polską. I znowu zaczęli bramy. I znowu triumfalne. Tak, tak. Witać. Slawa Hitleru. Tak, tak. Panie Kazimierzu, zbliżamy się do 43 roku, ale zanim jeszcze zapytam o ten 43 rok, chodzi mi o broń, uzbrojenie. Czy broń, którą posiadaliście w konspiracji, to była broń z 1939 roku gdzieś tam zakonspirowana, czy jak zdobywaliście broń i amunicję? No trzeba było się przygotować. Z 1939 roku nie mieliśmy żadnej broni. Mieliśmy tylko jeszcze z pierwszej wojny. To były dwa karabiny Libela. Z tym, że to tak... Nikt tam specjalnie do tego nie przywiązywał uwagi. I to została po bitwie u nas w naszym rejonie. No i zabrali i tak w stodole tam schowane było tego. No. Już te drewno było takie podniszczone, to zaraz sąsiad dorobił. Kolbę. Tego. No i okazuje się, że pojedyncze ładowanie i ta ruska amunicja nadawała się tego. A jak Niemcy uderzyli na tego, na Sowietów, no to tej amunicji można było zdobyć tam, bo akurat Ruscy wycofywali się niekoniecznie tą główną szosą, tylko i tymi bocznymi drogami jechali. Gubili to wszystko. Tak. I była sytuacja taka, że nawet czołgi zostawiali, bo już nie było benzyny, nie mieli paliwa do tego. Czyli taka paniczna ucieczka Rosjan była, tak? Tak. Mhm. I kto tego... A w naszej wiosce zamieszkał takie drwalskie. To był z 19 pułku ułanów, tego wojskowy. No i on nawet takim szperaczem był i zaraz znalazł taki czołg i wymontował karabin maszynowy. No i amunicję. I tak kto między sobą uzupełniali, kto tam, ale tej broni to nie było. Czyli w sumie nie byliście zbytnio przygotowani do jakiegoś oporu, bo nie byłoby i tak czym walczyć. Tak. Pierwszy to trzeba powiedzieć, jak wyglądał ten pobór do 27, to ochotnicy byli, ale przychodzili
jakieś z obrzynkiem, przychodzili z dubeltówką i tego nie mieli. Trzeba było walczyć i zdobywać tą broń. Nie było tego. No trochę jak przyszła ta kompania warszawska, to trochę tej broni przyniesli. A pana pierwsza broń, pamięta pan? Tak, tak. Co to było? To był karabin, to znaczy niemiecki. Ale to była broń maszynowa czy długa? Nie. To był karabin... Długi, Mauser, tak? Tak. Mauser K98. Panie Kazimierzu, powiedzieliśmy sobie o uzbrojeniu, o amunicji, którą zdobywaliście wszelkimi możliwymi sposobami. A jak wyglądało umundurowanie? Czy można było zdobyć jakiś mundur, szyto mundur, oznaczenia, stopnie? No, Rummel był oficerem, porucznikiem, więc pojawiał się pewnie po cywilnemu, ale gdzieś te mundury były, tak? Czy było to jakoś organizowane? Każdy w własnym zakresie. Czyli mundury były z 39, tak jak w przypadku Rumla i pana brata. Każdy we własnym zakresie. A pan jakiś mundur miał? No ja miałem, ale to znaczy brat miał dwa. Ja jeden. I czapka z orzełkiem bezwarunkowo była? Nie, czapkę, właśnie, że czapkę nie było. A pasy? Pasy, bo do munduru wiadomo, bardzo ważny jest pas. I oficerki. Czy też pan miał oficerki? Nie. Nie, można powiedzieć, że w naszej wiosce buty właśnie szyli w szewce. Także... Panie Kazimierzu, zaopatrzyłem się tam. Organizowała się polska partyzantka, konspiracja, to też i musiała się organizować partyzantka ukraińska. Czy pan widywał już jakiś tam... Czy słyszał pan, że to jest ukraińska powstańcza armia, czy organizacja ukraińskich nacjonalistów? Czy miał pan styczność z podziemiem ukraińskim? Widywał ich pan? Bezpośrednio dopiero styczność była po 11 lipca 43 roku, jak już byłem w 27, a tak z nimi nie miałem styczności. Nie przejeżdżały może konno oddziały. Z tym, że sytuacja była taka, że wcześniej jeszcze przed 11 lipca, przed tym napadem na naszą tą miejscowość, to Ukraińcy robili podchody, coś w rodzaju takich manewrów i pod naszą wioskę, tylko że to mgła była i nie widać tak dobrze było. I w ten czas z majątku takie kulty Stanisław przychodził i akurat na nich natknął się i zamordowali jego w ten czas. To już był znak absolutny, że musimy się jakoś bronić. I oni byli uzbrojeni, tak? Posiadali broń, tak? Oczywiście. Ale to mieli jakiś na celu rozpracować, jak wy się zachowujecie, jak reagujecie, tak? Żeby zobaczyć, widocznie chcieli rozpoznać teren, bo oni jak organizowali się, to nie znaczy, że w swoim tym okręgu mobilizowali swoich przymusem. Kto nawet nie chciał wstąpić do tych oddziałów, to tak samo jak Polaków mordowali, tak samo i swoich mordowali. Panie Kazimierzu, 43 luty, już zaczynają się pierwsze, od stycznia w sumie zaczynają się pierwsze poważne mordy na szeroką skalę, wykonywane przez UPA, ukraińskich nacjonalistów i też ukraińską ludność, która im pomagała, bo to nie można się oszukiwać, oni bez wsparcia ludności by nie mogli funkcjonować, więc działali, ludność ukraińska im w tym pomagała. Czy docierały do was pierwsze sygnały już od lutego, Huta Pieniacka, czy
te sygnały, że gdzieś tam 50 km dalej już pierwsze napady. Tak, były takie wiadomości, Już to był sygnał, że trzeba było jakoś organizować. Przede wszystkim broń zdobywać. O. Broń zdobywać. I jaka sytuacja była. Była taka sytuacja, ale to już sprawa dalsza, bo to już jak Niemcy przyszli do nas. Tego. A powie mi pan, panie Kazimierzu, jeżeli na przykład te wiadomości docierały, no to wszyscy brali je jakoś tak poważnie, bali się, czy byli tacy sceptyczni, którzy uważali, że nie, oni nam nic nie zrobią, że to tylko jakieś pogłoski? No nie. Poważnie podchodzili pod to, bo wiedzieli, że jednak no nawet już takie słuchy przychodziły, że tam gdzieś tworzy się coś w rodzaju takiego zalążka wojska, że już skoszarowano ileś tam tych osób, przygotowano, że szkoła podoficerska organizuje się tam tak. Między innymi trzeba było mieć styczność, bo niektórzy sprzyjali Polakom, nawet Ukraińcy. Także nieraz taka sytuacja była, że to było tak szczęśliwie, że jak porę powiadomili, to można było obronić tą ludność. No to bardzo taka godna postawa, tak. Ale dodajmy wyjątkowa, to nie było tak na... Jednak ta większość była przeciwko Polakom. Ale jak napadali na wioski, no to tam ich parę set szło i każdy z tych Ukraińców... Zresztą, co tam mówić, wcześniej były wyznaczone mieszkania nawet. A, które napaść? Tak. To znaczy... Które nie rusza. Czy to Polak, czy Ukrainiec. A jak to znaczono? Pamięta pan może jakiś farbą, coś kredą malowano? Farbą. Aha. Farbą. To było i napadali w nocy. Tak. Zazwyczaj. I tak szła pierwsza grupa, mordowała tu z bronią. To jak widzieli kogoś takiego, że może się bronić tego, to strzelali, a jak nie, no to widle, kosy, młotki, siekiery, co tylko tego i z tym szli. Czyli narzędzia rolnicze, tak, gospodarskie. Tak. Czyli... Sytuacja była taka, to w tej mojej miejscowości taki kuzyn niedaleko mieszkał. No, mniejsza z tym, jaka ta nazwa. I z Ukraińcem żył tak bardzo dobrze. I ten Ukraińc mówi, wiesz co, ubierz się wieczorem, podszykuj się i pójdziemy do cerkwi, zobaczysz coś z tego. To Kostkiewicz, on jest z tego, w Stargardzie, ale on już nie żyje. I poszedł i okazało się, że poprzychodzili, że wszyscy Ukraińcy mieli zawiadomienie, przychodzili z narzędziami różnymi i pop święcił te narzędzia do mordowania Polaków. To pop, czyli grekokatolicki, tak? Czy prawosławny? Prawosławny. Czyli święcił narzędzia zbrodni. Tak. Czyli widły, siekiery i tego typu różne rzeczy. I przy tym ogólnym też mordem, to jeżeli chodzi o to na naszą wulkę, też tak, przyjechało, nie wiem ilu ich tam przyjechało i zaszedł do mieszkania
i zamordowali tam takiego Sokołowskiego Władysława. To też był Lachewicz, ten mieszkaniec tego domu. I ten kuzyn uciekał, to przestrzelili mu rękę, zięć w zborze uciekł. Córka z kolei wyskoczyła przez okno i stał jeden z tych bandytów pod oknem, stał i jemu na głowę skoczyła. On się przewrócił i uciekł. I od tego czasu już mieliśmy dzień i noc taką... Czyli to napady były, akcje takie. Tak. Panie Kazimierzu, bardzo ważne pytanie. Czy miał Pan z nimi kontakt w tym czasie, gdy z Ukraińcami, znajomymi, sąsiadami, podczas tych napadów i pytaliście się, dlaczego to robicie? Czy oni jakoś to motywowali? Bo przecież to nie mogło się ukryć, że w nocy mordują, a w dzień się przyjaźnimy. Czy oni jakoś to tłumaczyli? No... Tłumaczenia tam nie było żadnego. No ale jak może mogli patrzeć Wam w oczy? No tu Was mordują w nocy, a tu Wam w dzień w oczy patrzą. No jak to tak mogło być? U nas z Korei powstała taka sekta, ci badacze pisma czy sobotnice. Było kilka rodzin. Jehowi, tak? Tak. I okazuje się, że oni z tymi Ukraińcami nawiązali kontakt, bo tam też ci Jehowi byli tego. I też przyjeżdżali, wy nie bójcie się, bo to tam, że tam ktoś tam jakieś tam winę ponosi za coś tam, że to rozrachunki między sąsiadami, to tego. Uspokajali, żeby nie ruszać się nigdzie tego. Cały dowód jest to, że trzy dni przed zabójstwem tego Runa, tak, to przecież pojechał do tego sztabu ukraińskiego z nimi rozmawiać, żeby jakoś pogodzić się tego. Ubrał się w mundur, wszystko tego elegancko, no i rozerwali jego konie. Ta scena jest pokazana, bardzo drastyczna scena w filmie pod tytułem Wołyń. No tak. Oglądał Pan to? Jak Pan odniesie się, bo to są sceny z Pana życia. To jest człowiek, z którym Pan rozmawiał, przyjaźnił się, był Pan jego podwładnym. Jak pan tą scenę zobaczył? Czy ona się jakoś, można tą scenę jakoś utożsamić z tym, co Pan pamięta? Czy ona tak wyglądała, czy to troszeczkę jest fikcja filmowa? Czy może została jeszcze załagodzona ta scena? No właśnie, tam pokazane to jest taki urywek tego wesela całego. Nie, że to tak i tam wódki piją i to jedno z drugim. Biją się, potem się tego, godzą, tak. Takiego czegoś już w ten czas nie było, to nie było. I oni tak maskowali się, tak przecież nieoficjalnie szli, żeby tak jakby z 27 czy walczyć, bo tak jak mówią, że oni przecież tak samo jak 27, tak oni zorganizowali swoje tak, i tak. Tego. A przecież tak nie było. Niż nigdzie nie opowiadali o tym, że idą na tą czy na inną wioskę mordować. Tylko idą mordować i pierwsza idzie, zabija, jak następna idzie, nie dobija, dobija już tych, jeżeli ktoś jeszcze żyje, i z furmankami, żeby jeszcze, no bo tym zachęcali wszystkich Ukraińców, że będziesz miał mienie jakieś, po Polakach. Tak, mienie, tak. Żywy czy martwy, mienie po Polakach. Mhm. Czy słyszał Pan te wszystkie ich okrzyki? Smert Lachom, Sława Ukrainie, Herojom Sława. Jak Pan się odniesie do tych te słowa, które tam padały w ustach, no jakby nie było bandytów, bo jeżeli ktoś pasł się nad małymi dziećmi, kobietami w ciąży,
starszymi osobami, bo mężczyzn było mało. Wiadomo, że zsyłki na Syberię, wojna swoje zrobiła. I teraz padają te słowa z ust często polskich polityków i ogólnie w Polsce. Czy to jest jakieś tożsame? Czy można używać słowa sława Ukrainie, jeżeli słyszało się z ust właśnie takich oprawców, którzy siekierami i widłami dźgali Polaków? Czy to już jest inna historia? Można o tamtym zapomnieć i na nowo żyć? Przede wszystkim trzeba jedno zaznaczyć, że wojna się skończyła, wszystko się skończyło, ale nie było jakiegoś pojednania, nie było przeproszenia, nie było nic, nie tego. Czyli oni nie czują się winnymi. Bo przecie mordowali to. I pan to widział. I to jest najgorsze, że pan to widział. I ciężko się pogodzić z takim faktem, że oni mówią, że nie mordowali, albo że mordowali, bo Polacy ich mordowali. No, pan to wszystko widział, przeżył, jest pan żołnierzem 27. Wołyńskim. No nie można temu zaprzeczyć, że oni byli święci. No nie da rady tego zaprzeczyć. No bo sytuacja była taka, że 27. To nie była powołana, żeby walczyć czy coś z Ukraińcami. Tak. To było o wyzwolenie kraju. To było przede wszystkim, że z Niemcami i samoobrona. Z tym, że ochotniczo zwiększyła się liczba tych chętnych. No i powstała ta 27. Panie Kazimierzu, 27. To jeden z największych oddziałów formacji wojskowej podczas II wojny światowej Polskiego Państwa Podziemnego. Wiele tysięcy ludzi, tak jak pan wspomniał, niestety przychodzili albo z byle jaką bronią, albo bez broni. To byli tak. Też młodzi ludzie. W jakim pan wieku wstąpił do tej 27? Ile pan miał wtedy lat, jak pan został partyzantem? 19. Zaprzysiężony. Odbyła się wtedy przysięga, czy już pan miał wcześniej przysięgę? Nie, ja już miałem, już jak tylko do nas Rumel przyjechał, to już i to było ważne było. Tak że to już później. A pamięta pan może chociaż troszeczkę jakieś słowa, urywki przysięgi, jaką pan składał? Co tam w tej przysiędze się znajdowało? Nie chcę, bo nie pamiętam dokładnie, a nie chcę rozumiem, kombinować. Rozumiem. Wróćmy jeszcze do postaci Zygmunta Rumla. Wiadomo, jak się ukraińska powstańcza armia z nim rozprawiła. Pojechał w dobrej woli dogadać się, porozumieć, uzyskać jakieś, że tak powiem, jakąś ugodę. No i rozerwali go końmi. To ten fakt pan potwierdza, tak? Tak. I oczywiście. Widział pan po prostu tą sytuację, to było gdzieś w pobliżu pana wsi, czy tylko po prostu tą sytuację pan zna z opowieści? Nie, to od nas było jednak daleko. Także to wiadomo było, bo to tam przecież Polaków więcej nie było przy tym. Tylko to ale jacyś uciekli z filmu, wynika, Ukraińcy, że... Ukraińcy to powiedział i wydał. Panie Kazimierzu, 27, jak już wspomniałem, największa jednostka Armii Krajowej. Czy może pan powiedzieć, kiedy był ten start, kiedy zaczęła działać 27 Wołyńska, kiedy pan stał się już tym żołnierzem, nie samoobrony, nie tej konspiracji, tego podziemia, tylko już żołnierzem 27? Może pan opisać jakoś ten dzień, jak to wyglądało? To było przed gwiazdką w 1943 roku, przed Bożym Narodzeniem. Już wtedy zaczęła, zawiązywała się, bo tak, wiemy, tak. Że w styczniu było to wszystko oficjalnie rozkazem, tak. Ale już pan w grudniu miał kontakt z pierwszymi zalążkami 27. Gdzie to było? Wcześniej jeszcze, bo jaka była sytuacja, jak już Niemcy, to znaczy objęli władzę tam i do majątku w Zaturcach, to majątek Lipińskich, Niemiec,
który pochodził z Austrii i objął ten majątek administracyjnie. Natomiast w naszej szkole w Wólce był z poznańskiego nauczyciel i on władał bardzo dobrze językiem niemieckim. No i jego, można powiedzieć, zmobilizowali do tego majątku jako tłumacza, jako administratora, jako pomocnika administratora tego. A to był z kolei kolega brata mojego starszego. I sytuacja była taka, że zbierało się tam jajka, masło, coś i wiozło się do tego majątku, bo tam przyjeżdżali z frontu Niemcy, którzy byli ranni na odpoczynek. Na odpoczynek. Mieli tam magazyn taki przy tym majątku i tam zrzucali tą broń, a broń nie była ewidencjonowana. Tego. I ja jechałem z bratem do tego majątku i rozmawialiśmy z tam z tego i ten Bielank dawał karty, te takie dowody takie osobiste niemieckie, że w razie ktoś tam podpadł gdzieś, żeby przerobić z pieczęciami, ze wszystkim, to nielegalnie dał i do Sołtysa i Sołtys to trzymał. Z kolei kazał podjechać dalej tam pod magazyn. I my tu rozmawialiśmy, a tam już byli tacy, co już naładowali. Podbierali. To znaczy, to nie było tak, że jakimś hurtem dużo tego, po trochę. Natomiast jak to nie mobilizacja, tylko sami szli do 27, to my byliśmy na placówce w Jungówce. A Jungówka to była taka kolonia niemiecka, z tym, że była taka wymiana między ruskimi a Niemcami swojego czasu, że Niemcy zabierali swoich mieszkańców. No i tam Polacy mieszkali w Jungówce. I brat znowu, żeby mieć oficjalnie, bo to nie wolno było broni mieć, żeby mieć oficjalnie, żeby tego, to znowu do tego Bielanga i mówi, wiesz co, mówię, załatwimy tak, młyn jest i powiemy, że my ochraniamy młyn, bo to trzeba dla wojska mąkę. I w ten czas my dostaniemy jakieś karabiny, a jak dostaniemy karabiny, to wyciągniemy swoją broń. I w ten czas będzie jakaś obrona. No i tak było, że dostaliśmy 10 karabinów na obronę, na placówkę. I ta placówka była takim kontaktem z tym zalążkiem 27 Dywizji. Jak przychodzili tego, to i tu dozbrajali ich i tego, i do 27. Panie Kazimierzu, pierwszy pana oddział, czyli kompania, batalion i dowódca. Kojarzy pan, jak się nazywał dowódca? Jak się oddział nazywał? Rozumiem, że był pan w 24 pułku, tak? No tak. Tak. I to była kompania, batalion jeszcze w tym? No, te struktury jeszcze w ten czas zmieniały się. Później już zrobiono dywizje, pułki tego, a tak... A pierwszy pana dowódca? No to wiem nazwisko tego pseudonim, ale nazwiska to nie wiem, Ząbek był. Ząbek. To był dowódca drużyny. A pseudonim pana? Lisek. A skąd się wziął ten pseudonim? To pan sobie wymyślił, czy ktoś panu nadał ten pseudonim? To się wiązało z czymś?
Nawet nie wiem, prawdopodobnie, że ktoś mi podsunął ten. Już teraz odtworzyć bym nie umiał. A brat jaki miał pseudonim? Proszę? Brat jaki miał pseudonim? Nowak. Nowak. Panie Kazimierzu, zaczyna się już, tak powiem, prawdziwa walka partyzancka. W styczniu już pewnie już było pierwsze jakieś zgrupowanie, przysięga, koncentracja. Może pan opisać to, jak ta koncentracja, bo wiem, że z różnych terenów Wołynia ludzie ściągali oddziały na koncentrację, tak? No pierwsza to była pod koło Łódzka blisko. Tamten porucznik Rorutko. Z tym, że sytuacja była taka, że to było jeszcze w 1943 roku, w październiku. Już zalążek był, bo brat stryjeczny poszedł teraz taki u nas przechowywał się Żydek tego Rubinsteina, siostrzeniec tego muzyka też. O proszę, czyli to pan z takimi samymi sławnymi ludźmi obcował w czasie wojny. Czyli normalnie ukrywaliście? Proszę? Ukrywaliście Żyda, tak? Nie. Normalnie chodził, dostał, tak jak mówiłem już o tym, że te aswajsy te dostał, tak i sołtys wydał i tego. I Niemcy, i Ukraińcy się nie zorientowali, że tutaj... Nie. On nie wyglądał na tego i normalnie tego. I czuł się u was bezpiecznie, bo na Polakach mógł polegać. Tak. Z tym, że on niemiecki znał dobrze. Ale naprawdę był z rodziny jakieś pokrewieństwo z tym pianistą Rubinsteinem? Rodzina Rubinsteina to była, on to potwierdzał? Tak. No, on był pod Ludzkim to Kopaczów, chyba tam na Kopaczówce. Był nauczycielem nawet w szkole tego. To był wykształcony. Pośredni po pedagogicznej szkole chyba. A po przeżył wojnę, udało się nie, go nie, uchronić? Nie. To znaczy był przemarsz z okolic Łódzka w kierunku Kowla. I nasza jednostka zakwaterowała tam i tam miejscowa ta placówka miała ochraniać. My zrobiliśmy w ten czas około 50 kilometrów piechotą, zmęczenie byliśmy tego i podjechali Ukraińcy ich tamtego i jak zaczęli bić, a my w szkole takiej nocowaliśmy tego i on do drzwi skoczył i tam został zabity. Tam jeszcze dwóch też zginęło. Czyli był normalnie, był w składzie oddziału, miał broń, żołnierza był. Tak. O, miał broń. Bardzo dobra postawa. Normalnie, bo już nasza wieś już nie istniała, bo była spalona już tego po napadach. Ruszyła 27 swój szlak bojowy. Wiem, że to się nieszczęśliwie skończyło. Czy pan przeprawiał się przez Prypeć, czy... W jakim kierunku pana oddział poszedł? No, mieliśmy tych takich wpadek jako dywizja. Okrążenie, jedno okrążenie, drugie. I trzecie już było takie, że front ten zbliżał się. I to Niemcom już, jak to mówią, ciasno być. Na samym froncie. Czyli duża koncentracja wojska w innym miejscu było. Z jednej strony i z drugiej strony. Więc szykowali gdzieś, żeby przerwać się z tego okrążenia. No i padło, że w jego godzinie. No ale jako dywizja to musiała mieć nie tylko wojsko, ale i zaplecze. Tabory.
punkt sanitarny, dajmy na to kwatermistrzostwo. To, czyli zabezpieczenie logistyczne, logistyka. Tak, i tam ponad 1000 koni. A czy rodziny też z wami się przemieszczały? Rodziny? Cywile. No, było trochę. Nawet rodzina żydowska była z dziećmi. Tak, było. No, ale raczej to wszystko, bo to... A czy w trakcie tych działań, panie Kazimierzu, odniósł pan jakieś rany? Wiadomo, ogień był prowadzony. Mieliście trzech wrogów. Niemcy, Sowieci i jeszcze Ukraińcy z boku. No, przy mnie ginęli, a tak szczęśliwi, że ja nie. Dopiero na stacji Jagodzin dopiero tam zostałem ranny. Na tym Wołyniu dłuższy czas, a później zmienili już ten rozkaz, że możemy przechodzić na stronę sowiecką i przez Prypeć przez tego. No i tak na trzy takie części, bo taka cała jednostka nie mogła, to jednak niebezpiecznie podzielili. I nasza grupa to była, dowodził kapitan Garda. Tak, słynny. Brzeniak. Słynny Garda, tak. Tak. A te inni dowodzili. Z tym, że sztab miał łączność z tymi jednostkami, ale my jako oddział ten, to tylko pilnowaliśmy ich, a nie mieliśmy łączności. Później na stacji, jak odżyliśmy, jak już zlikwidowaliśmy te wszystkie tabory, to konie objuczyli tylko tym sprzętem, który potrzebny był, tak, i to tak trzeba było troszyć, żeby nie było tego i żeby podejść. Jak podeszliśmy pod bunkry, mimo że każdy starał się jak najciszej tego, no ale tyle wojska, jak podeszli, i z tych bunkrów od razu ognia dali. Nasi odpowiedzieli i przerwali się przez te bunkry, przez tory na drugą stronę. Z tym, że w międzyczasie ci z bunkrów o pomoc zawołali. Przyjechał pociąg pancerny, czołgi przyjechały i przecięli. A nasz oddział Luna był jako oddział ubezpieczający z tyłu, bo mimo że idzie się do przodu, to tyle też muszą być zabezpieczone, bo to nie czasami z tyłu ten ogień jest gorszy niż ten, tak, bo tu widzi się, tak. Gdzie idzie się, a to taki przypadek. No i wycofaliśmy się, ta grupa, która była odcięta, wycofaliśmy się do lasu tego. No ja byłem taki trochę ciekawy tego wszystkiego i zawsze bliżej tych, co obserwują. No i obserwowaliśmy, jak tam, żeby się przebić, jakie ruchy tych Niemców. Czyli w takim rozpoznaniu pan był, tak. W zjadzie. No i w zjadzie nie, tylko takie jednostki. Bo już w tym, że z tej jednostki już nie były tak w szyku jak poprzednio, tak. To już pomieszało się tamtego. No i widzimy, jak tam ruchy tych Niemców, tego, że jednak to wszystko wycofało się, te czołgi odeszły i pociąg pancerny odjechał, i to być nie, Niemcy nie spodziewali się, że można zaraz w następną noc uderzyć do tego. No i a ponieważ ja jestem niskiego wzrostu, ale dość sprytny byłem, bo foltażerkę ćwiczyłem konno, to taki sierżant mówi, że wcześniej trzeba będzie podczołgać się
i przeciąć linie telefoniczne. Linie szły górą, ale tam już do tych, cały węzeł tych już podchodził przy pierwszym bunkrze. Było i później po tych bunkrach rozprowadzone tego. I my, żeby. No i tak było, że już po północy zaczęliśmy atakować na tego, na te bunkry, to znaczy jeszcze nie atakować, tylko podchodzić bliżej. I ja poczołgałem się, ale to ciemno tego i zacząłem, no, nie, żeby był jakiś sprzęt taki, żeby poprzycinać. A ja miałem taki ten przedwojenny kozik taki. Taki chciałem, to trzeba pilować. To był drut stalowy. Tak. Trzeba było pilować. I raptem rakieta do góry. Oświetliła. Nie patrz, a to lufy. A to już. Ja jestem pod samym prawie bunkrem. Ktoś pana wypatrzył może. No i Niemcy te, nie posłyszał przecież. Nawet pilowanie to. Kto wie, czy nie no, tego. Tak, szczególnie. Ale zresztą tu już bokami podchodzili właśnie nasi żołnierze. No i jak zobaczyłem, to odskoczyłem do tyłu. A tam było pole i brudza. I w tą brudzę to tak ile można było, tylko przechyliłem się. Plecak miałem taki niemiecki, posiekany był zwierzchami nic, ale już czuję, że już taśma z tego CKM... Skończyła się, tak. Tak. Moment przeładowania był. Tak. Poderwałem się do góry, żeby odskoczyć dalej i Niemiec rzucił granat. Czyli oni wiedzieli, że pan... Dostałem tu i tu dziurę mam w głowie. A. Rana tutaj, tak. No i skarabinu to dostałem w rękę. Postrzał. Tak. Czyli tutaj pan dostał granatem, odłamkiem granatu. Tak. Ale to był ten granat zaczepny, nie wie pan co to... Nie, to był dużo obronny, tak. Rozpryski takie tego. No i jak dalej? Upadł pan, czy był pan świadomy i adrenalina pozwoliła panu uciec? Zaczęło mnie grać w uszach. I tego. No i tu już chłopaki już i do przodu i krzyczą, że do przodu i huk zrobił się taki i przerwaliśmy, Niemcy uciekli. Aha. I ani pociąg nie przyjechał, ani nic z tego. I tak wykonał pan zadanie? Proszę? Wykonał pan zadanie. No, musiałem. Sytuacja była, duszno mnie zrobiło się. A miałem płaszcz wojskowy, zerwałem z siebie, wyrzuciłem. I tak, ja wiem, z kilometr, z półtora odeszliśmy i taka, tam strumyk taki był tego. Tam napiłem się wodę i dętka zrobiła się za mnie. Czyli duży upływ krwi pan miał, tak? Tak, no to aż w butach tu krew było. Popłynęła cały bok tego. Zaraz taka Lachowicz, ona z tego Jagódka, to sanitariuszka. Później nawet po wojnie jeszcze z nią tam. To był pan wdzięczny, opatrzyła pana? Proszę? Opatrzyła panu ranę, tak? Nie. Nie wstrzymała, tylko opatrunek. Opatrzyła, tak, opatrunek. Ale wspomniał pan Lachiewicz, czyli Lachowicz i Lachiewicz. Były takie podobne nazwiska. Panie Kazimierzu, ja... I porucznik był Lachowicz też. No właśnie, ja prześledziłem sobie 24 Pułk, tą pierwszy batalion czy kompanię, tam aż trzy nazwiska czy cztery znalazłem Lachiewicz. No Lachiewicz Stanisław, brat stryjeczny, Lachiewicz Bronisław, brat stryjeczny. Czyli, bo tam był Lachiewicz Bronisław też z Wólki Sadowskiej, czy to jakaś rodzina była? Tak. Aha, bo wie pan co... Ten, ale nie... Bronisław Lachiewicz, on mieszkał koło Słupska. Miał pan z nim kontakt w ogóle?
Lechiewicz Stanisław mieszka w Turcji. Bronisław. A Bronisław? Kosłupska. Bronisław to mieszkał koło Teratyna, miejscowość. Oni już nie żyją. No właśnie, bo ja miałem ostatnio spotkanie z jego synem i właśnie mnie zaciekawiło, bo podobne nazwiska, podobna miejscowość. Tu zdjęcie mam w książce tam on gdzie... chodził zawsze w takich oficerkach, w spodniach łańskich, sznurowanych takich. Czyli to mogła być rodzina, tak? Bo pan mówi, że jakiś stryjeczny... Stryjeczni bracia. A, czyli rodzina, to dobrze, to fajnie. Stryjeczni bracia byli tego... Tak. Panie Kazimierzu, co dalej? Był pan ranny, ale przytomny i mógł pan funkcjonować, tak? Tak. I sytuacja taka idzie właśnie ten Bronek, bo on Kawka pseudonim jego. Tak, zgadza się. No i... On był dowódcą oddziału też. Nie. Czy drużyny? Stanisław był dowódcą. Stanisław. Jego młodszy brat. A tak. I to już przecie wiosna była. I koń pasci tam. I zaraz pobiegli tego konika, tylko że uzdy nie miał, tylko miał pędko. Ja bym to sobie dam radę. Mówi, z ciebie i tak już w tej chwili wojaka nie będzie. I wskazali mnie, w którym kierunku maszeruje nasz oddział tego. I mówi, jedź do przodu. Usiadłem i ruszyłem. Wyjechałem jakiś z kilometr, bo to tak pod góry droga prowadzą. Patrzę, kurzy się tamtego, czołgi jadą. Nawróciłem. I zameldowałem, że czołgi jadą. Czyje czołgi? Niemieckie czy sowieckie? Niemieckie. No i, że jadą tego, no i... A do mnie mówią, a ty jedź tam, mówię. Już, bo tak, i tak z ciebie korzyści nie będzie. No i ja odjechałem, las już tam zaczynał się taki jeszcze za 2 kilometry. I wjechałem taki lasek, ja wiem, 30-letni może. Więcej tych sęków takich udało było tego, bo to sosny. Młodnik. I wjechałem tak i usiadłem, a konia te pędko przyczepiłem do tego sęka. Myślę sobie, to jeszcze on mi się przyda dalej podjechać później. Tego. I usiadłem. Jak usiadłem i wszystko mi się zamknęło. Usnąłem z miejsca. Zemdlał pan lub osłabienia, tak. Budzę się, patrzę, a tam tarcza ta słońca już tak jest nad samą ziemią. Czyli cały dzień przespałem, ale wstałem taki rześki, wypoczęty. No i wychodzę, teraz patrzę, w którym kierunku. Koń był? Czekał? Nie, urwał sęka i poszedł. I patrzy po śladach, tak jak to partyzant, zaraz ślady w którym kierunku, oddział poszedł. I no i jeszcze takich ponad prawie 3 godziny jeszcze maszerowałem, ale już czułem dym, że coś tam widocznie nasie, już coś tam gotują. No i tego. I spotkałem się z oddziałem. Pana kolega Bolesław Garczyński z drużyny też wspominał, że przedzieraliście się też przez bagna. Przedzieraliśmy cały czas też to po lesie, na polesie weszliśmy. A jak taki przemarsz wyglądał? Czy zdarzały się takie przypadki, że ktoś tonął w bagna? A oczywiście trzeba było podać rękę, żeby pomóc, bo sam nie był w stanie. Kępy takie rosły i jak ktoś przeskakiwał z kępy na kępę i nie trafił tego, to topił. Niemcy nie wchodzili za wami w bagno? Nie. I takim terenem maszerowaliśmy, z tym, że chciało się pić, po wodzie chodziło się i nie było co się napić. Brudna woda była warnica. Też to przecie to wszystko rosło. Później opadało,
przetwarzało się, przegniewało i to. Czyli byliście woda głodni, taka... głodni i spragnieni byliście. Tak. I żywności tam już było wszystko ogołocone. Tam już i partyzantka ta sowiecka przecież też. Bo też funkcjonowała na tym terenie partyzantka ta, sowiecka. Tak. Bo jeżeli chodzi o naszych, to mieli pieniążki i kupowali żywność. Natomiast ci sowieccy to nie patyczkowali się, wchodzili, zabierali i tego uważali jako swoje. Ale też wspominał mi, że w jego drużynie też był Ukrainiec. Czy to prawda, że był żołnierz pochodzenia ukraińskiego? No może był, może i był tego. Dlaczego nie? Mówił, że w drużynie 27 w jego drużynie był właśnie żołnierz też pochodzenia ukraińskiego. Bo sytuacja była taka, przecież żenili się. Mieszane. Tak, i żona mogła być Polka, a on Ukrainiec i on czuje się Polakiem. I... Panie Kazimierzu, co się dalej stało, bo musimy troszeczkę przyspieszyć. Co dalej się stało, gdzie pan dotarł? Poczuł pan dym jakiś? No i szliśmy w kierunku przeprawy. Na Prypeć. Przez Prypeć. Tak. Czyli nie, był pan i sytuacja była taka, że później rozkaz był już, że wszyscy mamy iść w Lubelskie. Tam w te Lasy Janowskie, tego. Z tym, że nasz dowódca nie miał łączności ze sztabem. I my tylko grupa to tak. Czyli dotarł pan do swojego oddziału? Udało się panu dotrzeć do swojego oddziału, czy dołączył pan do innego oddziału 27? Nie, tak jak maszerowaliśmy w tej grupie, to znaczy po tym ranieniu? Tak. Nie, do tej samej grupy, bo już tamta poszła w innym kierunku całkiem. Rozumiem, to nawet rozumiem. Nie wiedziałem, gdzie oni są. Tego dopiero później dowiadywaliśmy się. Czyli przeprawiał się pan przez Prypeć, tak? Tak, tak. Jak to wygląda ta przeprawa? Tak w kilku słowach, żeby, bo wiadomo, że to było tragiczne wydarzenie bardzo. No sytuacja była taka, to z mojego punktu widzenia, to bo jak przysposobieniu tym wojskowym w Krakusie spławialiśmy konie, tego to tam pokazywali, że to trzeba mieć sprzęt taki sprzęt. Żadnego sprzętu nie mieliśmy ze sobą. I doszliśmy w brzozowy las, trochę wyżej było, już nie było tych bagien tego. I wychodzimy jakieś pół kilometra przed tą rzeką, a Prypeć to jest okres wiosenny. Panie Kazimierzu, jak wyglądała przeprawa przez Prypeć? No, przede wszystkim pierwsze musieli uderzyć na wojska te niemieckie, które tam były. No i do rzeki jak najprędzej zmierzali. Okazało się, że nie wiem na ile, ale spora grupa nie umiała pływać wcale. Nie umiała. I problem, i żadnego sprzętu nie było. I kapitan garda w ten czas tego, no, pasy, brać pasy i łączyć, żeby tego, no, ileś tych pasów trzeba, żeby przez dużo taką szeroką rzekę. Tego. No i rzeczywiście, nie wiem, czy tam dobrze zaczepili, czy nie. I on popłynął na drugą stronę tego. No ale, żeby ktoś kierował tą przeprawą, a to każdy chciał być pierwszy. Jak ruszyli, to wszystko oberwało się i to poszło na dno. Czyli ten, co nie umiał pływać, to niestety... To już ginął. A pan jak się osobiście przeprawiał? No ja pływam dobrze. Aha. A nurt był silny, warunki były takie dosyć niesprzyjające. To znaczy, to jest rzeka niska
i ona wolniej płynie i ciężko płynąć po takie, bo jak jest wartki grunt, to... A broń? Miał pan przez plecy broń, czy...? Nie. Ja byłem przygotowany, bo szkolony byłem w przysposobieniu. Obranie z siebie, pas główny dałem tam do tego, do tych pasów, a od spodni pasek związałem i to na szyję. Tak. I dopiero ruszyłem tego. Przede mną ruszył Plackowski. To taki był wachmistrz. On miał te osobowe autobusy. Łódzk-Włodzimierz tego. W płaszczu z torbą tą polową, z amunicją, pistolet, przywoko, wszystko tego. Odpłynął ile, ja wiem, 3 metry i pożyt. Nawet nie zdążył zawołać o pomoc? Nie. A czy nie było próby wykorzystywania może jakiegoś drzewa? To by trzeba było mieć siłę, żeby uciec, siekiery. Ściąć te drzewo, żeby tego. Czyli generalnie pokonywaliście Prypeć w pław. Kto umiał płynąć, przeżył, kto nie umiał płynąć. Tak. A co tam dalej? Jak ktoś nie przeprawił się przez Prypeć, to nadchodził front sowiecki? Czy okazuje się, że nie trafiliśmy w to miejsce, gdzie była klatka. A była klatka tego. I dopiero niektórzy skorzystali. To prawie pół kilometra dalej musieli odejść. Czyli wszyscy by przeszli przez kładkę, gdybyście trafili w dobre miejsce na brzegu. Tylko, że to też nie rozwiązuje, bo tyle osób na jedną kładkę, nie żadna pomoc. Czyli przeprawa była skazana na porażkę i tak, i tak. I taki Żak też razem z tym trzymał się z Plackowskim i też zginął. A ja szybko porozbierałem się i przyszykowałem się i przeplunąłem na drugą stronę, a ponieważ niedawno byłem poranieniu i jeszcze osłabiony byłem, a wyżywienia nie było, też i głodny człowiek. No i przyplunąłem i taki zmęczony usiadłem na piasku i no myślę, trochę ubiorę się tego. I jakiś młodzieniec, nawet jego nie zauważyłem twarzy. Przypłynął i od razu ruszył tego, z drugiej strony las był tego. I jak ruszył, odbiegł, ja wiem, 10 metrów i wyleciał w kujeczce. Zaminowany, czyli trzeba tam iść, gdzie już on wyleciał. Czyli on mnie obronił, bo gdyby nie to, to ja bym pierwszy poszedł wprost i zginął. Uratował panu życie? Miałem szczęście, tak. I to kilka razy takie miałem szczęście. I Pan Bóg czuwa, żeby... No. Panie Kazimierzu, tak jak Pan już wspominał, po przeprawie przez Prypeć, szczęśliwej dla Pana, dostał się Pan w ręce wojsk sowieckich, tak? Tak. No i najstarszym tych z naszych dowódców to był poruczyk Zając, Górka Grabowski tego, a kapitan garda gdzieś się rozpłynął. A jakby pan mógł ocenić, przeprawiało się 1000, przeprawiło się procentowo ile? 50%? No nie, więcej. To znaczy część przypłynęła jednak, część umiała pływać. Ci, co nie zostali ranni albo zabici, bo i tacy zostali tam na miejscu, to przypłynęli na górną stronę i już Ruscy krzyczeli, że miny, już wskazali tam tego. Czekali na was już w pewnym sensie. Proszę? Czekali na was w pewnym sensie już. No byli tacy, co tego, bo może niektórzy tu cieszyli się z tego, że wyskakują chłopaki na minach. Czyli panie Kazimierzu, jednym słowem można podsumować, warto umieć pływać. Oczywiście. Wszystko, co człowiek się nauczy, to w życiu nie wiadomo, ale może czasami się przydaje.
Jak wyglądał pana kontakt z armią sowiecką? Zatrzymanie. No, to już dowódca. Zaraz nawiązał kontakt tego. No i nas była taka duża obora. Nie wiem, tam chyba jeńcy trzymali też. I słomy wysłane i tam nas skierowali. I broń trzeba było zdać. Zdali. Zostaliście rozbrojeni. Proszę? Zostaliście rozbrojeni. Tak, tak. No i zaraz na drugi dzień przyjechali, my nazywaliśmy kupcy. Przyjechali nas do jednostki wojskowej. A, rekrutować was do... To była pierwsza czy druga armia? To była pierwsza armia. Tak, trzecia dywizja.